Witam w odcinku 109, w którym otrzymaliśmy lusterko wsteczne oraz prawy i lewy wewnętrzny słupek B. Zapraszam do oglądania. Elementy numeru 109 spoczęły na swoim miejscu. O ile zamocowanie lusterka przebiegło bez problemu, to już z wewnętrznymi słupkami B nie poszło tak łatwo, ponieważ w instrukcji w kroku 2, 3 i 4 wyczytamy, by wykręcić śruby, na których trzymają się zawiasy słupkowe oraz zawiasy drzwi przednich i tylnych. Po tej operacji dopiero powinniśmy przystąpić do montażu słupków. Same elementy wykonano przyzwoicie. Lusterko wykonano z plastiku z naklejką przyklejoną od wewnątrz, mającą na celu imitować lustro.
Słupki to także elementy plastikowe, w których zadbano o każdy szczegół. Same pasy wykonano z wąskiej materiałowej wstążki, zakończonej metalowym elementem zapinającym. Finalnie elementy odwzorowano bardzo dobrze. W numerze następnym otrzymamy tylne oświetlenie pod sufitki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!